Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Tomek Grabiński i maszyna losująca wybrała mnie jako tą osobę, która ma rozpocząć dzisiejsze spotkanie. I bardzo. Wszystko dzwoni, co tam? I dzisiaj mamy okazję i zaszczyt gościć. Nie wiem, czy to w ogóle słychać, czy nie słychać, tak? Gościć dwóch wybitnych słowackich poetów. Do tej pory spotykaliśmy się z prozą słowacką. Dziś jedyne spotkanie w tym miesiącu z poezją, ale za to podwójnej mocy. Właściwie trudno szukać bardziej wybitnych poetów niż tych dwóch sympatycznych panów, którzy przyjechali dzisiaj do Wrocławia. Na Słowacji w każdym podręczniku jest o nich mowa, wszystkie dzieci się o nich uczą. To tak, żeby Państwo wiedzieli, z kim dzisiaj Państwo się spotkają. W Czechach o nas mówią, opowiada Iwa. I tak, według wieku Peter Grybka. Trochę młodszy, ale niewiele, Iwan Sztyrka. A spotkanie poprowadzi Katarzyna Rudzic-Grabińska. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Dziękuję za uwagę. A jeszcze, przepraszam, ja tak nie oddam łatwo tego mikrofonu. Chciałem tylko powiedzieć, że ci z Państwa, którzy tu byli wcześniej i słuchali chwilę muzyki, to była to muzyka nieprzypadkowa, ponieważ to był czołowy słowacki wokalista Dežo Ursini, a leciało to dlatego, że wiele tekstów do jego płyt napisał Iwan Sztyrka, tu obecny. Dziękuję. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Wrocław. Ja może jeszcze parę słów na wstępie, takich właśnie podręcznikowych dla tych z Państwa, którzy może nie mieli szans przy poprzednich edycjach festiwalu spotkać się z Iwanem Sztyrką czy Tomkiem Grabką. Zaczniemy od Iwana Sztyrki, który jest poetą, eseistą, pisarzem, redaktorem i tłumaczem. Studiował w Bratysławie języki słowackie i hiszpańskie. Był redaktorem wielu czasopism literackich, wydawnictw, Slovenský spisovateľ i Tatran, był redaktorem sekcji dla dzieci i młodzieży w słowackiej telewizji. Pierwsze wiersze zaczął publikować w 1961 roku, ale jego książkowym debiutem był tomik z 69 roku, Krótkie dzieciństwo kopijników, czy kopistów, to są ci żołnierze, którzy z kopiami walczyli w węgierskim wojsku. Pisał teksty piosenek właśnie dla Dežo Ursiniego, jak już Tomek wspominał, tłumaczy z języka portugalskiego i hiszpańskiego, jest zdobywcą bardzo wielu nagród, gdybyśmy mieli tutaj wymieniać wszystkie książki, wszystkie tomiki literackie, które wydał Iwan Sztyrka, myślę, że siedzielibyśmy do rana. Peter Grabka natomiast studiował na Politechnice w Bratysławie, był redaktorem, reporterem czasopisma Mlada Tworba. Tam zresztą panowie się spotkali. W 1973 roku przeprowadził się do Niemiec i debiutował w zbiorze młodej poezji słowackiej Ufam, że nie wyruszuję Ewa. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam Ewa w 1963 roku. Z autorem esejów zebranych w książce W stanie chodź, tomików poezji, takich jak Kura w katedrze, Koleje z 92 roku, czy Karnowo w klasztorze z roku 2002, czy sylabicznych wierszy, tomiku z 2014 roku, który będziemy mieli szansę dzisiaj przeczytać. To, że ci panowie są tutaj razem, nie jest też przypadkiem. Tak jak Państwo mogli być może przeczytać w katalogu, wraz z jeszcze trzecim poetą, już niestety nieżyjącym, Iwanem Lałczykiem, w latach 60. założyli grupę osamotnionych biegaczy, samotnych biegaczy. W latach 60. właśnie wydali manifest, zresztą tutaj mamy kopię tego manifestu, Powrót Aniołów w 60. Że nie ukazał się. Nie ukazał się. Ale jest. Nie był wydrukowany. To jest ciekawe, bo natrafiłam na informację, że był wydrukowany w pierwszym numerze w 64 roku, ale to może jakieś błędy w researchu. Grupa literacka Osamotnieni Biegacze była
niejednorodną grupą, grupą trzech twórców, trzech przyjaciół, którzy, każdy z nich posiadał bardzo wyrazisty styl swojej poezji, każdy z nich kontynuował swoją pracę długie, długie lata. To może o tym porozmawiamy później, a przyszlibyśmy do czytania wierszy, czytania samej poezji. A zaczęlibyśmy od elegii Stoną cicha ręka Iwana Sztylki. Będziemy trochę wymieniać te wiersze, one powstawały też w różnych latach, te przekłady Iwana Sztylki, które będziemy dzisiaj czytać, one wyszły w książce, tak. Cicha ręka, 10 elegii w tłumaczeniu Zbigniewa Macheja wyszła przy okazji Nagrody Europejskiej Poeta Wolności w Gdyni jakiś czas temu, więc jest, ona powinna być jeszcze gdzieś dostępna. Myślę, że przynajmniej minimalnie w internecie. Czasami w taniej książce. Czasami w taniej książce można na nią natrafić. I zaczniemy od elegii. Trwały długie dyskusje, kto będzie czytał i w jakiej, kto będzie czytał czyje wiersze i w jakiej kolejności, ale ustalenia zapadły, także będą mogli Państwo się zapoznać z tą twórczością. Proszę bardzo, Iwan Sztylka, wiersz pierwszy. Начерт правей елегии. Сиди мой ангел, не, лен твой дракный физел, витрало шпегуюци наш краткий выстрел, мой храбрый устрел, а я чую си вечную кость. На ИБС, прибег в разные секунды. Лише штаты, макты, уния, поле фантазмагория. Каждый едокривец є власный цель всякого этого мирения а сполчевания русских творов во свете. Každý je zhromažděním mnohých a i vlastním rozhodnutím současně. Každý sám o sebe a v sebe je ten neumělející spev z těch bělokrávy, plný hermafrodizických semien, vyještějících se hlasov, deklarácie seba samého. Ale kam vlastně měli, na čo a kým se máme stať, čo může být, čo chce být, čo tvaruje a čím se vlastně stává, aký let může být právě teraz, účel, konečný smysl toho aktuálneho, smiešne dojemného kráľovstva seba samého. Plakal by som uprostred krutkej tu v tom filme plnom skvelých komikov. Napokon počlenky stále v mutnej a ustrnutej vode zrodenia každý sám na hranici bezvetria tlačí svoj vlastný papierový čln, až kým ho nerozbije prvý závan z približného brehu vlastnej predstavy. Rozkotávame na ironickým suchom vlánku mentálnej sodominy a holej slasti čírej patrovské myšlienky, ktorá v piesku pred nami i za nami zanecháva len záškody pred nahedarný prázdny znakov bez tela, len virtuálnu stopu tieňa vecí bez potomkov aj bez predka. Toto chcel na svoj obraz? Toto chcel na svoj obraz ten obraz urobený z obrazu ty vo svete živej bezobraznosti? A kde je precitnutie, oduševnenie a extáza, náš každodenný chlieb z nás samých, zo seba samého. Pečme sa, smejme sa ako zrna, trazme sa prílohy seba samého, ale potom my v nás, aj okolo nás prakticky, je celé ja a to ja je celé bezhraničné my, bez roky aj bez dna. Tlačme len ďalej náš prázdny členkom radúm, prekračujme sa, skepsa je uroburos, väčšine od konca požierajúci svoj chvost, leviatá na prstenec stvorenia obsahujúceho rúznivom premenlivé more preúdov, oddelujúcich čas lepo od sveta. A kto si ty? Ja, že som planéta? Radšej sa napí. Prepni na B666. Čo budeš viesť? To zo seba aj vytlač. Podaj mi misu. Počuješ ten stôl? Nalej mi. Len to zrkni. Za čo predávaš? Hovor. Len neprestávaj. Hovor. Hovor sám zo sebou. Evangelium pravdy ťa pod krk drží nad vodou a vďaka životu zanikne smrť, tak ako vďaka svetlu temnota. Si ty môj anjel? Obraz sa skrúca v miske mlieka. Medium praská, kto si farbí?
Analitici uprostred slova biznú z obrazovky, sliediči tu pohľadia pece na psovodi v lednú, temný chrti sa prepadajú v častej stope krv, na papiere tečie prúdom stierači, zatierajú z čiel obetí, aj okolo idúcich plamenný hlasok skutočnosti. Čističi čistia. Dovidenia. Determinátor je plný aury neovládnutelných skratov. V elektronickom šere plnom božských odkazov a posunkov odpočúvateľia vodne v noci ticho a vytrvalo stoja pri stenách. Až rozum budne v zákrutách priamy temnoty. Si ty môj aniel? Si to ty? A dieťa ďalej odovzdať nasleduje žiariace mlieko uprostred svojho kráľovstva, mediu vlastne šumí, v tme sa skrúca hád. Poďme sa hrať. No mysel celé leto páli knihu ako lampu a leto celé páli lampu ako knihu. A kniha číta mysel ako lampu, text sa rozpúšťa a tanec trvá ďalej, vždy znovu precitajúc nad tým istým riadkom, ktorý celé leto lúští v prudkom svetle stále dokola. Tieň celkom mizne, bledne aj sám strach. Smrť do seba sa pomáha. Krik hasne, vzdor je iba dým. Žiarivý výsmech pýtne na márach. A každé ráno znova sústreduje mysel na záhradu hladného svetla rovno pred domom. Deň na obrúdi. Proste je temný dom na výsostnej pôde skvelej prázdnoty. Prázdno. Ty, miznúce echo, každú reč mi rozlučuješ. Si ty, môj ane. Horúci vietor ľahko čerí leskve listie na stromoch nezapísateľnej reči o údnejšej temnoty. Jej škvami nemo rastú na čepeli harpúny. Pot stojí, spánky sú hoje, hladké čelo svieti, napätie prázdnej kože stúpa. Pak hovenie, stojaci vlčia, zameriavači vytrvalo stoja pri stenách. Na delfín sa míhá v mysli bez myšlienky. Si, ty, môj aniel, svetlý deň bez palca sa míhá v holi mysli. Priezračný delfín sviští neosedlaným klokotaním a smiechom ligotavej sile. Tvor plávajúci v mysli bez myšlienky priezračného vyskania. Text sa rozpúšťa a mokrý tanec trvá ďalej. Horúca božská stopa prvotného dieťaťa blízky sa mi ostatný hlubín uprostred dňa bez roky a bez dňa. Vypla svoj záblesk v ústretí temnej strele. Povnáštnu náhosť. Vystrel k nám. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do pierwszej kawałki. No to już przekoczę szybciutko. Asi pred 3 rokmi som si sám sebe dal takú domácu úlohu, či aj nejaké domáce úlohy dajú učiteľa. Som to učiteľa nemal, tak som si myslel, že domácu úlohu dajú učiteľa. Okolo 3 let temu dałem sobie takie zadanie domowe. Zazwyczaj zadania domowe dostajemy od nauczycieli, ale że ja nauczyciela już nie mam, to musiałem sam sobie to zadanie zadać. A to zadanie było takie, że sam sobie powiedział, że za pokusy napisać knihu básni, która by kończyła przy haiku. A zadanie to polegało na tym, że chciałem spróbować napisać komik poezji, który kończyłby się tuż przed haiku. A haiku má 17 slabí, takže to, čo budem čítať, budú všetko básničky, myslím, že sú básničky, od toho jednoslabičného až po 16 slabí. Haiku má 17 slab i veršeky, tak jak ja vlastne uvažujem, že to sú veršeky.
tak o nich myślę, które znajdują się w tym tomiku, są od jednosylabowych po 16-sylabowych. Ile? Jednosłowiczny. Tibet. Dwosłowiczny. Trapenie. Dych. Zdych. Radna. Szbrnk. Kruch. Три аккорди, густый тон, клавир с ней, аккорд харай. Шута зима, дописывание, лист без листа. Вечер, спи, сни, читай. Петславичне, народне, вікри, іній свет, чома, штири топіма, шесть-шесть, школа писать, креда в креде пиш, спорю нет, Чела на снежинке. Младость. Счастный нашим смедом. Есень. Сливку снулать хвиль. Седьма есень. Камень. Туч кремень. Скресишь иску. Úzkosť. Ryba po vodu. Osem slavičné leto. Krajinka. Červené vlaky. Pehy kruh. Angel. Moja milá. Deň i noc. Dár. Nesadne. Pijak sa ožrám, potom zmodrám. Lenivosť? Neviem, je to hriech, alebo čnosť. Závisť. Chceli ste to, čo sme nemali. Had je už mŕtvý a jed je všade. Jaroslav Hašek, 1911. Kto neklame, nie je porúčko. Pôst. Judáš zradil raz, ja zrádzam strach. Noc. Pre niektoré z nich oplatí sa spať. Bože, v Tvojej dlani som, ale nie hračka. Svätý František, vtáci kázeň slabých nepočúvajú. Večnosť. Ako pred narodením, tak po smrti. Ústové. 50. roky. Čo prv? Stínať hlavy, či rúbať lesy. Pred včerom. Vtákom postrihali krídla, aby nespievali. Pisár od rána pre záhradu rukopisov.
Недопочин в Яфр 13. Трес. Стои слово в куче, палица в гостта. 14. Лично. Почаси. Пред яре е тиха разваним, пред пит очи. Живот. На све цести два място и ба едно смерти. Неотпущене. Пишни не отпустил, але себе, ах, отпустил. Трикрат пять. Пиха. Лаваци, лавацис, кламай. Руки. Сме найлепши на свете. Втеби. Клесли сме на мисли, але не аж так любовно. Je to tak. Matematika je absolutná poezia. Kdo to je? Výčitka. Celé noci táraš s inými poéziami. Potom nebudeš už rozlišovať medzi životom a snom. Teraz je to 16. slavičné. 16. synagoga teraz? Áno, pred hajku. Kino čas. Absolútne spomalený film. Vidíš fotografie. Budista. Á, ne, ja vrátim. Dialog. Vidím všade metastázy. Ste onkolog? Nie, sociolog. Budista. Chrobáka ležiaceho na krídlach postavil na nohy. Už sme mohli zbierať dubáky a čučoriedky. Chceli sme viac. Pomaly. Už aj toto malé, 16-slabičné, píšem prídlo. To bolo. Hajku nebude. To tyle. Hajku nebude. Povrčíme do Arabii, Ivana Štrkni. No, ale by sme chvíľou si tak pomysleli nejaké hajku, každý by sme si no, pevne, môžeme chvíľka to rozmávať. A pomysleti sa je vás prázdny slabík sa nedá. Ale ne, ťažko zrádať hore. Co môžeme, teraz každý z nás môže pomyšľať nad jakýmž hajku. 17 pustých silab. Ale boj nie. Ja mám iný na to. Mám iné proponovanie. Môžeme zrobiť takú... Taký vierš bezsporný. Môžeme vzpúlne taký vierš stvořiť. Ale proste publikum, že spolupracuje. To môžu Państwo spolupracovať s nami. A ten vierš sa venuje ticho. Ten vierš nazýva sa Tiša. Tiša. Dziękuję bardzo. Gdzie ja wychodził? To był wiersz kroki. Ktoś tu chodził. Ktoś tu chodził, to był wiersz kroki. Tak teraz chwilę jeszcze jakaś proszka słowa. Jeszcze przez chwilę prysznic. Šiesta elegia, chrbát anjela. A na dne veci leží naša záležnosť. Čítaš len to,
Čítať len to, čo sa črtá tichým okom, pomimo objektov a tieňov, maru bez stien a tesne za okrajom slov. Nečujne to spieva. Ale čo môže bez následkov splanutia a opálenia zadržať ten strevo? Čo môže z toho, čo z toho môže prehrknúť ten plitko s pomalievajúcom zlatým denia pri tvojich nohách, ponorený lev, číre prevtelenie našej pamäti. Po dlhom obývaní a milovaní, plnom krátkych výkrikov a zvykov, v nejednom spánku ležíš na holej plachte, zvlnenej tichom, neprepriekutelných zádivov dlan, tvá ohňa, krom starú peru, mlčky, tabí, mladé zúfalstvo, uvoľnená v plaveckom geste, kutlý pamien, stúchlivujú pod tesne ostrihanou hlavou, tónom zlatistých tónov, s delfínnym krptom, s dievčanských hladko vykrojenou tíšinou, belostných obojí, rozťatých ľahko, ľahko preliačinou, ktorá sa znova, ktorá znova všetko, znova spojí po chvíľach naplňujúca záhrad. Z potvorených úst prímoká božský výgod nemo snívajúci srý. Pleť alabaster, po vpichu šípu ani stopy. Spíš celú noc tak anielsky hlboko a vonku v čírom suchu sú takmer nehybne a nebadané toky, temno trvietavý sneh. To nie je voda ani Božie perie, ak milujúci a milovaný. Pri hladnom tichu noci sa celú zimu jeden sneh neustále pomalčí taví a druhý, čo to viditeľný dom, strieľistvo chybne celkom súčasný. Na všetkých miestach teraz zľahka blúzni, dýchajúca preť, všetko skrývajúce národy. Hlbokým ponorením do spánku, už sama hľadá, že je zvýhradne obsiahne. Necítiš hlavu, pred vyzlačenie spíš. Dotýkajú sa sotva viditeľné nočné pohyby a ľahko nám nejaké zvieratá. Tých bielom šume spiacej steny na pôvod chvíľa živom žiaľnictvom. Ach, milujúci a milovaní, čo s vami chodí a čo spí s vami? Hodiny nejdú, polnoční posoly bez správ nemí. Hlad pod mestom musí na pásnúce obruč. Sieť mlčí, všetky horúce pásma mysle práve zavialo. Posledná stúpajú pomaly tuhne, predstavný pasákov nočnej drogy. Nik nevracia sa späť. Negatív bledne, čmúdi nočný riech. Okraje miest s rozrastajúcimi sa domami a ohradami, hypermarketmi, klubami a cintorínmi na pokraji diami sú pod súvisím tlakom. Displej je prázdny, vnímavý disk nič neznačí. Na prázdnych parkoviskách bez jediné stúpaje stojí ticho, takmer fyzicky. Posvetí úškem, všetko omráči. Celý svet je teraz hladký, nedotknutý, neprestupiteľný krvá na neba, ktorého nenasledujeme, iba sa za ním vytrvalo vlečieme, vedený nejasnou túžbou štvať ho so svorkou zlatosostných chrtov holej prítomnosti až na hranicu obetia úsvitu a jedným dýchom ním prenknúť. Na tvári ľahký sieň, prst experimentálnych fyzikov a starovcov sa hrá v náčiakoch. Lom loví lovca na stopu vlastnej stopy. Zrak aj sluch má ostrý, nasávam vzduch ako lovecký pes a cítim závratné poznesenie na samotnú skutočnosť. Ach, biele na bielo, a nič v nás nezostáva v ruke, a nič nám nezostáva v ruke, s tom holom spánku, s jediným bledým opakujúcim sa snom. Mizne obraz, binárny kód, bez pásomostná frekvencia rádia. Ach, milujúci a milovaní, jediná číra stúpaj presakuje zo samého dna. Vzor vystupuje z ľahka vypálených snehu. Preniká iba to, ako tvrdí Platón, čo sa pohybuje samo a vzduchom kráča a zamrazivých nocí ticho prekračuje našu objatím oka načrtnutú telesnosť. O, výkrik ženy, náš dých sa z dýchu rodí, nahý šíp sviští nocou, pod spánku zreje a biele dno je naša biela zlosť. Seriál poetycki. Trwa. A ten trzeci, te dwa pierwsze wiersze Iwana Szczepnika w przykładzie Jego Macheja. Ten ostatni przetłumaczył poeta również ze Śląska Cieszyńskiego, Franciszek Bastucz. Niekonieczne premieścia.
jedini sivi i hrtnuti hrt, jer stále beží, stále rovnakými sivými ulicami, ktoré pretínajú opakujúce sa križovatky na červenú. Cesta je prázdna a okraje sa nezbiehajú. Pred ním znášajúci sa zrak papiera a prískopky vyškrtajúci o asfalt a prázdna v rachotiacich plechovkách a besná pena medzi zubami. Nečakaj, sumrak dýcha, máš trápu na dva. Nečakaj, sumrak dýcha, máš trápu na dva. Nečakaj, sumrak dýcha, máš trápu na dva. Komuś przeginę. Tak, to będzie ten prac podjąć. O, bo on sobie czyta. Jeszcze jest. Wybieranie prawo radowców wysokawek stąpili z kroka na krok zyskowe kresle. Na nas dopuszcza bez patożni zakalimy za wzrkadzielna skala jak gdy nastawiać ich ekspresu pohľad mora do tory do mych mordów telegrafnych stulką mosty, magnety, preska kluči, starý, uvoľnené sústredenie pozorovateľov signálov. Zázračná voda úrovňa, teraz a však. Prosím o cestovné listy. Výver, hlas bez hanby. Priame rýchlosti o more, nás neviditeľné. Keď vstupuje do izby, oberá sa koníky vôd, čo spoznali sú, sklonený a štedrý. Zrkadlový obraz a ticho plachetníc má hladiny. A malých jarov dávne teplo, mladým víno a všetkých cestách vedie k vegetácie. Z zabudnutých skladov riekov i za pojazdlivých výhercov meškané vlaky na cestu dostane sa purgatórium za kartu srdcov sľubujem pre železnice nebudem falošne zo stronovstvo. Ó, sivý ružový svet. Za kamene pôdu nížim a motýlí krik, za vypálené močiare a utopeným rybárom, sediacich v prístavoch na okolivých kamenoch, za tých, ktorí narýchlo čítali v horiacich knihách a prosím za tých, ktorých vidieť zďaleka ako stredoveké mesta. Za toho, ktorému prešli koršľov cez ústa a za teba, pokladník tvojich peniazí. Prosím, zapomínaj s sebou, videnených, ohováraných, na zabudnuté predávačky lám za metropolitov, predstaviteľov a neprekrstených. Pre radosť píšem sestrám intenzívnych oddelení, deťom bez vlasov a tým, ktorých boli srdce. Prosím za vracajúcich sa a nečakaných, za prichádzajúcich a nevypraných, o okamih detí, oči detí prosím. Kolajnice, narýchlo pristavené, brzo vyžarujú krútené horúčavou nad bažinami.
pani štípané komármi, leskvinuli tepané krechostom mrazu listami poletené prachom hviezd. O bláznivé prstné dráhy, perspektívny o všetkých smeroch. Prosím o správne vedy, o vysvetlenie spletitosti železnice, siete a Antarktídy, o križovatky, cesty hlavné a vedľajšie, za slušných skrývcov, možných nebezpečenstvách i za sprievodcov vyhodených z idúceho vlaku, za cestu svetla listami, za studne, za nedele, ktoré budú veselé, i za maličkosti prerastujúce vnímky. Prosím za zručných výhybkárov, ktorých nepremôže ospalosť, za kráľov v sestrách a kráľovne v nás. Prosím o vlak bez meškania a ďakujem, veľmi ďakujem za žiarivosť srdca. Mm-hmm. Ďakujem. Teraz nastane určitý problém. Teraz nastane pevný problém. Lebo ja som napísal jednu básničku v slovenčine. Takže máš napísal jeden vierš po slovensku? Slovenský básnik, prekladateľ Marek Kúka, a preložil to ruštinu. A slovenský poeta, tlumač Marek Kúka, čo tlumač na jazyk rusínsky? A ja som, keď som to pripravoval na cestu, tak som omylom zobral nie ten slovenský, ale ten ruský text. I jadąc, wybierając się w podróż przez przypadek, zabrałem ze sobą nie słowacki, tylko rosyjski tekst. Także bardzo prosím o porozumienie, bo teraz to byłem prekladać z ruskimi do słowenczy. Więc proszę Państwa, wyrozumiałość, bo będę go teraz tłumaczył z rosyjskiego na słowacki. Czytaj to masz, bo... Albo lepiej to po rosyjsku. Najpierw po słowacki, a potem... To najpierw po słowacku, potem po rosyjsku. Tież 20. storočie. Grušuka, grušuka. Poď, pojdeme sa na Dostojevský rád. A čo tam budeme robiť, Peter Josifovič? Čo tam len budeme robiť? Mŕtve duše budeme počítať, krušenka. Mŕtve duše volá to. Ruský preklad. Teraz po rusínsku. To, že 20. vek krušenka. Давай, пойдем на улицу Достоевскую. А что мы там будем делать, Петр Иосифович? Что мы там будем делать? Будем считать мертвые души, Грушенька. Мертвые души, Кулака. Poezję w tym samym czasie. Zaczęliśmy od bardzo, bardzo medytacyjnego, w obrazach bardzo bogatego, bardzo bogatej elegii Iwana Szkrypki. Przeszliśmy do króciutkich wierszyków, jak sam Peter Repka powiedział, króciutkich haiku, które zdawało mi się nawet wymagają takiego samego stopnia poświęcenia czasu dla czytelnika, jak elegia Iwana Szkrypki, że właściwie widzimy, że ta poezja, niezależnie od tego, czy jest to ta spryszka, ten prysznic słów, o którym Iwan Szkrypka powiedział, czy są to pojedyncze sylaby, wymaga od nas takiego samego skupienia i takiego samego zaangażowania ze strony czytelników.
Ja chciałam spytać... Przepraszam, zaraz będzie, w tym czasie sztorka będzie. Chwila przerwy. Nie, że sztorka będzie. Jak się mogę się, aby ja mogę czytać, bo są mi mało załadał. Ja chciałam tylko odejść, żeby nie zasłaniać Państwu. Więc jak to było z tym manifestem właściwie? On nie został wydrukowany w nowej tworzbie? To było w czasie, kiedy była socjalistyczna cenzura, ten manifest był wybrany i tlaczyli tak w oczach. Časopisu Mladá tvorba, spolu s básnami, redakcie celá, ale cenzúra ho vyhodilo, zakázala ho publikovať, takže nebol publikovaný súčasne, ale takéto písce sa nemôže publikovať, čiže bol len uvalený zákaz. A vlastne my sme ho potom príležitosti párka niekde prečítali, čo niekde sa vyskytol, ale nebol publikovaný a vlastne publikovaný bol až potom v nejakých dokumentoch. V 89. roku, keď už ide o to. Tam ale súčasne bol taký krátky text, ktorý to avizoval a tie básne boli, čiže to sa rátalo, že teda my sme sa snažili tam prvýkrát ukázať, že to je taká spoločná, skupina spoločný nejaký názor. Sám text manifestu nezostal vydrukovaný z povodu cenzúry. V novej tvorbe, redaktorze novej tvorby byli zainteresovaní textom toho manifestu, ale ten text zostal wydrukowany, ale nie był publikowany, nie poszedł do obiegu. No to pojawiły się tam nasze wiersze i pojawiła się tam taka króciutka zapowiedź tego manifestu. Myśmy go w kilku miejscach przeczytali i wyszedł dopiero po 89 roku, dopiero w jakichś dodatkowych materiałach. Jako dokument, ale tak stylizowany jako je, ale tak płaci, jak się rzeczy, to jest jako wielkie dzieci zwolił. I pojawił się już po 89 roku jako dokument, ale wciąż jest aktualny, nawet to, co jako takie duże dzieci żeśmy napisali, to wciąż ma swoją moc. Ja może przeczytam tylko takie fragmenty, bo nie mam go przetłumaczonego na język polski, ale chciałabym się z Państwem podzielić fragmentem tego manifestu, który miał tytuł Powrót Aniołów. Nasze zasadnicze nasza zasadnicza pogarda należy do panów literatów, którzy nie widzą. Dzień dobry, przychodzimy z czystych krajów dzieciństwa i stawiamy pytania, co chcemy i kim jesteśmy. Wojna dla naszego pokolenia jest tak samo abstrakcyjnym pojęciem jak komunizm. To jest zdanie, które chyba dosyć mocno ukonstytuowało też to, zastanawialiśmy się też nad tym wstąpiem po drodze dzisiaj tutaj, czy powiedzenie, że komunizm jest dla nas abstrakcyjnym pojęciem, już jest wystarczającą siłą dla cenzury komunistycznej. Oczywiście, ale wszystko ostatnie, taki pogląd na tych ludzi, na wobec, na świat, a taka jedne nejaké potreby, niečo, čo sme tam nakázali a odmietnúť. Vlastne odmietná taká, že osamolíbe, že to osamenie bolo aj také ako vylúčenie, alebo tlak spoločnosti, ktorý byli vylúčené, aká aj ľudí ináč mysliaci, na druhej strane aj dobrovoľné také vyčlenenie sa z toho, čo sme nechceli. My to sme robili zaujímavé tak písať, to nás nezaujímavé, tak to vzniklo. Medzi nami, keď už Peter to vie, je kuriozita, že to slovo, čo ste sa zastavili, formulácie, to na tie časy bolo dosť také ako divoké. Už odhľadnú sa od toho, že názov návrat anielov, to vôbec slovo aniel, ešte v spojitosti nejakého návrat kapitalizmu, návrat, ja neviem, nejakých družovázných spôsobu myslenia a života, návrat nepriateľských síl, to sam a ešte spojím s anielmi, potom angažujeme sa za návrat anielov. Angažovať sa, to bolo slovo politické, ktoré znamenalo angažovať sa za nejakú konkrétnu líniu politickú a to boli tí angažovaní ľudia, angažovaná literatúra a ostatní boli vlastne podozrivní alebo podobní. To všetko tie spojenia, tie slovo, aj tie konotácie boli ohromne horúce, také, ktoré to odišlo našťastie tej spoločnosti. Takže a to slovo, že komunizmus je pre nás absurdná. Aby sme nestratili niečo, že už nie. Pardon, ja som zrozumiel. Neškodí. Żebym nie pogubiła czegoś po drodze na Państwa. Na pewno to było takie połączenie... Masz takie...
samotność biegaczy, w ogóle te hasła, które pojawiły się w manifestie, znaczą z jednej strony odejście od społeczności, też bycie, przestanie być członkiem tej społeczności z własnej woli i nie z własnej woli. I to już było dosyć niebezpieczne. W ogóle to słowne połączenie powrót aniołów, powrót, wtedy przede wszystkim kojarzone było z takimi frazami jak powrót kapitalizmu, a anioł z kolei też był słowem, które się jeszcze inaczej kojarzyło. To było dosyć kontrowersyjne sformułowanie, które sugerowało jakąś chęć odsunięcia się od tego głównego nurtu społeczności i chęć wyjścia poza to i takiego młodzieńczego buntu przeciwko temu, co było w głównym nurcie. W ogóle jakiekolwiek zaangażowanie po stronie jakiegokolwiek powrotu, czy powrotu kapitalizmu, czy powrotu wolności, już było podejrzane, a tutaj jeszcze jest zaangażowanie na powrót aniołów. Może powiem, że pytam nie na słońcu, my to ma jeszcze dobre, lebo to zło anioły zostało, ale na przykład jako wychodzą Niemiecku, DDR, tam si ten komunistický režim alebo si vymysleli na aniel také slovo, že lietajúce vianočné figúry. A i tak u nas na Słowacji jeszcze było całkiem nieźle, bo zostało słowo anioł i słowo anioł funkcjonowało, a we wschodnich Niemczech wymyślono określenie na anioł latające figurki świąteczne. Możemy nawet za nią. A może, że były znacznie jaj czekoladę. Być może w przyszłości nawet zmienią się w czekoladowe. Socjalizm z literzy. A ten komunizm, że prawda jest abstraktny pojem, to jest jedyny zasah do tej rekonstrukcji, to już za nami dam, tak to dosyć mówimy, zmena. My w tym połowym tekście wolę, jak się dobrze pamiętamy, że komunizm jest dla nas absurdna predstawa. A to predstawa, myślę, jako było takie jeszcze takie donosa, aż príliš veľa a veľmi šikovne človek, ktorý za tým stál, ktorý chcel, aby sa to publikovalo, to je jemným retušením opravy, ak sa potom aj ukázal, tak to mu povedz predsedník, chcel som byť, že hej, opravil na abstraktný, lebo som vyzeral, to je menej ostré a menej neodpovedal, tak to sú takí hlupáci, nechám, že to je to abstrakcia. No, ale aj tak sa nejako bolo. To abstrakcyjne pojęcie, bo tam powiedzieliśmy, że komunizm jest dla nas równie abstrakcyjnym pojęciem jak wojna, to już właściwie było zmiana w oryginalnym tekście, którą dokonał jeden redaktor, ponieważ my na początku napisaliśmy, że jest to absurdalne pojęcie. Komunizm i wojna jest dla nas tak samo absurdalnym pojęciem i ten redaktor nie zależało mu na tym, żeby to wyszło, żeby to się ukazało i dokonał takiej drobnej korekty, ale widać, że nie pomogło to w ogóle, tak czy siak, czy to było absurdalne pojęcie, oznaczenie komunizmu za coś absurdalnego już było naprawdę bardzo, bardzo mocne. Dalsze korekty, któreśmy nie robili ani my, ani wtedy, ani teraz, to nie było. Żadnych innych korekt nie robiliśmy ani my, ani nikt, ani wtedy, ani teraz. Czyli czy ten manifest jest dla panów cały czas aktualny? Oczywiście. To jest coś cudownego, bo też jak rozmawialiśmy ostatnio z Andrzejem Szczepanikiem, doszliśmy do jakiegoś takiego momentu w rozmowie, gdzie pisarze, ale też u wielu artystów się to zdarza, malarze, którzy cały czas przemalowują swoje obrazy, reżyserzy, którzy chcą nowy i nowy montaż swoich starych filmów, że jest coś niesamowitego w tym, że państwo napisali ten manifest w latach 60. i po dziś dzień pozostaje przekonanie do tego, że to, co tam było napisane, jest silne. Tak, nie wiem, czy pan powie o tym, ale za mną może powiedzieć, że kiedy ja knihu dopiszę, a jak powiem, tak tym to nie wiem, jak chodzi, nie została taka miła przygoda. Dziękuję. I pan pewnie zaraz opowie o sobie, ale ja muszę powiedzieć, że jak skończę książkę i ona wyjdzie, to w tym momencie kończy się dla mnie ta przygoda i opowiem jedną historię. Tak, to napisał przed paru dni taką knihę, tak, memoarą, można powiedzieć, prozu.
zbytnie zwykłe. Kilka lat temu napisałam książkę wspomnieniową, która nosi tytuł Lusterko zwrotne. Wsteczne, przepraszam. W maju mieli spotkanie maturantów po 50 roku, kamaradów. I w maju byłem na spotkaniu 50 lat od czasu matury ze swoimi kolegami. Ja sam zapytałem się, że by to nie jak zrobiła, jak to ta kniha wola. Ja sam mówię, że jeszcze nejaké zrkadlo. No i pytał mnie kolega, jestem ciekawy tej książki, chciałbym ją sobie kupić, że jaki ona nosi tytuł. Mówię, no wiesz, no jakieś tam, jakieś lusterko, ale jakie dokładnie, to ci nie jestem stary. Ale tak to myślę, że u autorów jest to pewne, że za to nie premalowała, jak ty maliari, ale że praktycznie to ten autor dopisze tak. Ale myślę, że też autorzy często właśnie przez listy od tych malarzy, którzy przymalowują swoje stare obrazy, kiedy już dopiszą książkę, to jest to dla nich finito, jest to już koniec. Ja nie wiem, może ma Iwan jeszcze moje myśli. Może Iwan ma inne doświadczenie? To, że ja jest taka no... Właśnie Mirosław Alek, dneska mnóstwo minister, a Szewrektor, predtým ešte Szewrektor, to čo podporoval ten manifest, on bol úplne nikde a nikde. Povedal v jednej svojej básni, že pamäť je zrkadlo, na ktoré mi dýchnu. Mirosław Marek, poeta, też redaktor naczelny innego czasopisma, tego czasopisma, który wspierał właśnie wydanie naszego manifestu, napisał kiedyś w wierszu, że pamięć to jest lustro, na które ktoś westchnął, na które ktoś nachuchał, tak. No. A nie by zostało, że on potem chciał wyjść, no, zakazał wszystkim, bo został przedstawicielem toho reżimu normalizacznego właśnie, czyli opacznego, a już. I jemu potem się zdarzyło coś takiego, że to on chciał kuchnąć wszystkim na ich lustra, ponieważ stał się przedstawicielem reżimu normalizacji. Jakoby chciał oprawić nieco, co było przed tym. Myśmy to nie potrzebowali oprawować, ale co było i preto, że ano, istnie, jak wiecie, autor opisze preto, aby to napisała, aby już to mała. By to nemusela držať v hlave a nemusela s tým zapodievať. Keď je to hotové, kvázi hotové, hotovými vecami spisovateľ by sa nemal čo zapodievať ani hotovým jazykom, ono to už je hotové, na čo to bude opisovať znova. Samozrejme, stáva sa, že sa to stalo, že po rokoch, keď narazíte, nemáš to v hlave, je to tam napísané, dá sa to možno čítať, ale presne máme my z tých pokoj, máme to mať prázdnu hlavu a voľné ruky aspoň. Że Mirosław Wolek tak jakby w tym czasie normalizacji chciał zmienić coś, co już było napisane, chciał wpłynąć na coś, co już minęło, a moim zdaniem całego społeczeństwa, nie tylko nas. Tyle, że mi się wydaje, że pisarz, kiedy pisze, kiedy coś zakłada, że może przestać o tym myśleć, może przestać nosić to ze sobą w głowie w momencie, kiedy książka jest gotowa, czy quasi gotowa, może odciąć się od tego. Oczywiście mi też się zdarzało, że zaglądałem do rzeczy sprzed wielu, wielu lat, ale... Niekiedy człowiek się stretnie, po roku ma czas, jak to czyta. Wtedy ma, ja som netučil, že to je vo mne, že mám som pocit, že treba niektoré moje texty, niečo si, jak to môže takto vidieť, to nemôže nejak. Vidíte svoj obraz po rokoch, nezapodievate sa tým, že to nie je moja vec ani nie. To je vec svojho obrazu, svojho osobu. A zase vidíte, že tam niečo chybí. Jak to, že tam môže byť tá červená sen na tom mieste, že to je nezmysel. A máte pocit, keď už bol na tej výstave, tak prídem, zoberiem kýber svaku a hneď tam po toho opravdu sa chce to absurdné. Lebo tam bude hotovo. No tak. Czasami oczywiście też potrafię być zaskoczony, jak nie zaglądam w swoje stare teksty, ale skoro jesteśmy przy metaforze tego malarza, to trochę tak jakby on przyszedł na wystawę, zobaczył obraz i stwierdził, że ta czerwień tam nie może być, wziął nagle wiatr z farbą, to wszystko przemalował. Przecież nie można robić takich rzeczy, przecież to jest gotowa rzecz. Tak, ten to nagrany, manifest, nie mamy dowód. My nie mamy dowód wyjścia, nie mamy dowód wyjścia. A ostatnie je otworzone. Czyli ten nasz wczesny manifest też nie mieliśmy powodu, żeby go zmieniać i wciąż nie mamy powodu, żeby go zmieniać, a wciąż jest otwarty. Bo to właśnie, że
A jeszcze poznałkę k temu, że to jeszcze są tu jeden tekst, który wyczytałem w Ruszynie. Jest to taka pozorność na atmosferę systemu cenną parku, lewą na rozumie polski. A jeszcze tylko dodam, dlaczego przeczytałam mój ostatni wiersz po rosyjsku. Jest to ukłon w stronę naszego przyjaciela Bartu, który z nami podróżuje i który rozumie. A myslím, že ruština je len médium medzi nami, pretože náš priateľ je Gruzín. Ale tá ruština tento raz slúži na dobrú vec. I ten jazyk rosyjski jest tylko i wyłącznie środkiem komunikacji między nami, bo przecież jest Gruzinem, ale wreszcie rosyjski przydaje się do czegoś dobrego w komunikacji między nami. To jest to stare pokolenie, co jeszcze zna rosyjski. Ja chcę, żeby Państwo tak nie patrzyli tylko na nas, to przyniosłem parę książek. To są tomiki, proszę sobie spokojnie przejrzeć, wymienić się z kolegą. To są tomiki poezji słowackiej, w której są wiersze dwóch naszych gości oraz Iwana Laocznika, czyli trzeciego kolegi. Nie, jeszcze mamy czas. Wracając jeszcze do przeszłości. Jeżeli mają Państwo chęć zareagować jakieś na wiersze, które żeśmy przeczytali, jeśli Państwo o coś zapytać poetów, to zapraszamy serdecznie. Ja chciałbym się zapytać o inną rzecz. W tym roku w sierpniu mija 49. rocznica inwazji czy agresji państw demokratycznych, komunistycznych, między innymi Polski, NRD i oczywiście naszego wielkiego wschodniego sąsiada. Czy panowie, jak panowie z własnej, z perspektywy minionego czasu, z własnej pamięci, to wydarzenie smutne i tragiczne w dziejach Czechów i Słowaków oceniają. Odnoszę być może pewne wrażenie, że o tym się mówi jakoś mniej niż bym oczekiwał. Ja nie czytałem żadnej książki, albo nie pamiętam poświęconej praskiej wiosni ani wierszy. Proszę mi krótko wyjaśnić, jak panowie widzą to wszystko, co było kiedyś. Zanim dokona się tłumaczenia, chciałem powiedzieć, że po polsku jest z nami 10 książek na temat praskiej wiosny. I to różnych polskich historyków, też o akcji Polskiej Służby Bezpieczeństwa tuż przed praską wiosną, wspomnienia różnych generałów, także naprawdę to akurat przygotowałem ostatnio koledze, także jestem na bieżąco. Tu pan wspomina być krajem, tak zaprawę, pre nas to bola praktycznie jedna krajina, która nas okupowała. Raz ostatnie krajiny może z Wilnią, troszkę z wygodą niemiecka, asociacji, które doprawie dyscyplinowane. Ale tych ostatnich to było tak, że na przykład na Južnom Slovensku, kiedy jeszcze w Maďari, tak tam na Južnom Slovensku to jest wielka mniejsza Maďarska, także tam za praktycznie często się stracili rodzin. Ale to piszta. A to po grubi sposób. To jest z Polską, górali na Slovensku, że tam ako keď prišli, tak to všetci poznali a to... A oni ani neboli aktívni, takže to týchto vynechajme. Ale podstatné... Wspomniał pan, jednak chciałbym powiedzieć parę słów na temat tej inwazji, bo wspomniał pan, wymienił pan 5 krajów. Dla nas to był tak naprawdę tylko i wyłącznie jeden kraj. Dla nas to była sowiecka inwazja. Oprócz może wschodnich Niemców, tak, gdzie tam nie było aż takich kontaktów, to na przykład na południową Słowację przyszli Węgrzy, a to jest rejon, w którym żyje bardzo duża mniejszość.
Rzecz Węgierska i tam praktycznie rodziny się spotykały, tak? Czyli przyjeżdżali żołnierze i witali się ze swoimi bliskimi. To samo jeżeli chodzi o Polaków, którzy byli na północnej Słowacji, czy tam ze słowackimi góralami się witali. Tylko oczywiście to może nie jest to najlepszy sposób na to, żeby się rodzina spotkała, żeby czołgiem wjechać. Trochę głupi piknik. A jak żyją na przykład teraz Węgrzy na Słowacji? Chodzi mi o rejon Komarna z Węgierska Komarna. Czy coś się zmieniło? Bo kiedy czytałem w naszej prasie, że były jakieś akcje Węgrów zamieszkałych w Słowacji, że się ich uciska i tak dalej, że nie mają swobody. Czy się teraz coś zmieniło? Proszę pana, ja nie mam wiadomości, żeby tam były problemy. To jest sprawa polityków. Ale chcę jeszcze nie przepowiadać, tym, że czas zasad na Słowacku trzeba. Jeszcze chcę mówić, że prezydent Ukrainy to poszło, a my jesteśmy się do końca zadowoleni, bo ale prezydentstwo. Ale bo wtedy znikało nieco zupełnie nowe, że praktycznie było jasne, że ten komunizm skończy, jakoś skończy. A hľadala sa cesta, ten obrovný proces nebol návrat kapitalizmu, ako máte dneska vy a my, sa hľadalo niečo nové. A dnes, keď už pomalia aj ten kapitalizmus, priznať, že dnes to končí, zase niekto bude musieť hľadať cez cestu k niečomu novému. Toto Rusi vtedy zastavili, museli zastaviť. Treba ich chápať, z druhých hľadiska museli zastaviť. A tým sa nejaká taká tvorivá myšlienka niečo nového zastavila. Ale ono to príde zase, no. Možky ja neviem. Či do Afganistánu a potom išli do Prvého, no. Pardon, že tam nespoňujem, ale to pokračuje nevinný ruskej. A my sme mali pocit, že to si... Počkej. Ale doplniť som Petra, ale dovedla, aj som ja. Dla całego kraju to był tak naprawdę szok i nawet odważę się powiedzieć, że nie tylko dla całego kraju, dla całego świata. Wtedy przed 68 rokiem szukano jakiejś nowej drogi, bo już było jasne, że komunizm nie spełnia swojej roli, że komunizm powoli upada. I ta nowa droga to niekoniecznie była droga kapitalizmu, takiego jak mamy dzisiaj, czy tu, czy u nas. I w ten sposób powstawały jakieś nowe myśli, nowe kierunki, które zostały zatrzymane i też musimy zrozumieć Rosjan. Nic dziwnego, że chcieli to zatrzymać, to jest oczywiste. I dzisiaj odnoszę wrażenie, że też już ten kapitalizm się powoli kończy i też będziemy musieli szukać czegoś nowego, jakiegoś nowego kierunku. A Rosjanie po prostu wstąpili, tak jak skończyli w Afganistanie, to poszli potem, nie, na odwrót. No potem byli w Afganistanie, potem byli w dupie. A potem byli w dupie, tak, że tak się nieładnie wypowiedzi. No może nic nie będzie. No myślę, że to, że to była inwazja, okupacja piatych bratskich krajów, spojencov wojenskich własnych naszych, to spojencov to było, my to brali te 5 albo 4, albo koľko było, pazarov podriadených Sovietskému zväzu, tak ako my sme boli a my sme chceli z toho vymaniť. Takže v podobnej inej situácii mohol byť, ako sa ukázalo aj bol, aj nech postupne každá z tých krajín. Takže to, my sme to nebrali, že priame také nepriateľstvo k tým krajinám, ktoré boli vlastne sa zúčastnili tým invázií. My sme to pripisovali jednoznačne, všetko to tak cítili Sovietskému zväzu. A to, že oni boli v tom, tak to bola taká partia, kapela, ktorú viedli. Čiže tých 5 krajov tak naprawdę nikt nie traktował, te kraje były wasalami po prostu Związku Radzieckiego, absolutnie podporządkowane tej sytuacji, w związku z tym nikt nie traktował tych krajów. Musieliśmy mieć świadomość, że w przyszłości potem też tak się stało, że każdy z tych krajów, którzy wjechał do Czechosłowacji, mógł stać się potem obiektem takiej inwazji, dlatego nikt w ten sposób tego nie traktował.
Nie zostało, nie zostało nieko nieprijatelstvo, ktoré by sa na nejakú národnú bázu prenieslo. Nie pozostało w nas żadna niechęć czy żadna wrogość do żadnego z tych narodów, ponieważ mieliśmy pewną świadomość tego, że to nie była. Nie była ich decyzja. Tak, proszę bardzo. Tam z tyłu pytanie, czy ja jakiś możliwy mikrofon? Ja tu. Słusznie, to wspaniale, pan dobrze zauważyliście, że eksperyment z naszych stron, z socjalizmem, przeniósł się do pani Makreli, Niemiec, Macrona Francji, Hillary Clinton USA. Co z tego wyjdzie? Jak pan dobrze myślicie? Czy ten eksperyment da się jeszcze pociągnąć dalej? Jako, że... To mamy dyskusję polityczną, tak? Historyczną polityczną. Że ten socjalizm jest silny teraz też, jako że w zapadnej Europie rzeczy to pocytujecie jako nieco, co skończy, co upada. To prepojujecie te dwa, albo z nie powiadami o tych nowych cestach? Nie, ja sam myślę, że... Tu pan Repka mieszka w Niemczech, także ma informację z tego, że... Samozrejme, že to sa nemôže vrátiť, čo už bolo, ale samozrejme, že myšlienka sociálna, ak som nepovedal socialistická, ale sociálna, musí zostať. Dneska napríklad v Nemecku neuveriteľne 20% obyvateľstva žije na hranici núdze, malé deti. Rodinu. Moja žena v rámci jednej farnosti, čo pre mňa je úplne nepredstaviteľné a pred 15 rokmi, že sa tam každú druhú stredu v mesiaci sa rozdávajú potraviny, ktoré dostávame z supermarketov, krátkotrvalé, dobrotrvanlivosti a ona tam organizuje také stretnutie, že ľudia, keď tam čakujú na tej potravine, debatu radí, ako postupovať dávnosť, debatu dostanú. Takže toto sociálne to musí zostať. Ale ja som hovoril, ale nie v takej forme, ako bolo. Niečo nové. Naturalnie, kiedy wspominałem o socjalizmie, chodziło mi o socjalizm sprzed 20 czy 30 lat. Wydaje mi się, że myśl socjalna absolutnie trzeba oddzielić. Myśl socjalną, myśl socjalistycznej, ona jest bardzo potrzebna. Na przykład w Niemczech, w których ja mieszkam, obecnie 20% obywateli żyje na granicy nędzy, na granicy ubóstwa. I w ramach naszej parafii moja żona co drugą środę bierze udział w takim projekcie, gdzie realizowana jest żywność. To parafia dostaje za darmo od supermarketów, żywność tuż przed końcem daty ważności i spotyka się tam i rozmawia z ludźmi, którzy mają problemy, więc ta myśl socjalna jest bardzo istotna i oczywiście mam na myśli cały czas, kiedy powtarzam o tym socjalizmie, o tym, który był kiedyś, a teraz potrzebujemy czegoś nowego, potrzebujemy nowego pomysłu. Ja wykorzystam tę sytuację. Jest taka książka, która wyszła po słowacku, zapis korespondencji między całą trójką poetów, Iwanem Babusikiem, Peterem Repką i Iwanem Sztywką, poker z kostkami lodu. I co jest ciekawe, tam najrzadziej występujący wariant korespondencji to jest korespondencja między dwoma naszymi gośćmi, przeważnie obaj pisali do Iwana Babusika. Między sobą to sporadycznie, natomiast pojawia się tam taka informacja o tym, że Iwan Lauczyk pisze, że właśnie dostałem kartkę pocztową od Iwana Sztylki z Wrocławia w 1988, gdzie pisze o wozie sodowej i samobójstwach polskich poetów.
Wspomnasz coś jeszcze na to? Na ten wydarz? A nie. A nie, to ładnie. Woda sodowa jest samobójstwa poetów przy wizycie do Kufem, bo tam się dzieje, się zastanawiam, czy to Bojaczek, czy to mógł chodzić o Rafała Bojaczka? No... To ty. Rafał Bojaczek. Anno, Rafał Bojaczek. To jest dowód na to, że faktycznie autorzy już nie pamiętają, co kiedyś się pisało. No, że mnie wprowadzę. Szczególnie. Pola liczenia. Pola liczenia, jasne to było. To była widokówka. Się wystało co o wodzie sodowej, a samo właśnie odnośnie Polski Baski. Wtedy Sącza właśnie sterkał z wielkim takim kultom, przy niekredytości, gdzie tam było, miał niekoło 10 mladych polskich baskników, było to Poznanie, najpierw potem budowali Wolocław. A było to Rafała Bojaczka. To było takie, kiedy on właśnie spłakał samolot. Kto pamięta z Państwa? Ja nie pamiętam. Kto pamięta, kiedy Rafał Bojaczek się? Ja zaujmował się samo to, tam są się zabrał jakieś teksty, a od wtedy są wiedział, gdzie Rafał Bojaczek. A po roku som sa stretol znova s touto problémom tak, že v jeho rodnom meste Mikolove, kde sídli také malé vydavateľstvo, kde je jeho také kvázi múzeum, kde vydávajú taký časopis literárny a majú vydavateľstvo, vydávali preklad tej rolinskej ľudávacej mladky, ktorý robil František Masušik. Oni to objednali tam. A tá je skupina ľudí, ktorí bývajú, tá redakcia je v byte vojaškovej rodiny, to sa potom odišiel, tam žijú. A oni sami aj spravujú tú takú nadáciu nejakú vojačkovskú. Čiže dostal som sa znovu späť, že som sa vžil do všetkých vecí, ktoré tam boli, mal som dispozíciu všetko, čo vojačkom súvisí. A zistil som, že aj po tých rokoch, to bolo pred pár rokmi, stále je veľmi živý záujem o toto básnika, nielen taký romantický kult básnika, ktorý mladosti spácha samovraždu, to je všade vždy veľmi silné, ale ukázalo sa, že tam dostala nejaká väčšia stopa a vlastne oni, je to tým, tá istá skupina ľudí urobila jeden film, ja som ho nevidel, a jeden z tých básnikov, ešte ich poznáte, môžu som ich menovať, hral, je to napísal scenár, ten režisér, hral tú rolu Bojačka. Sedeli sme spolu, debatovali sme a zrazu, keď si vypili druhú vodku, povedali, ty môžeš za to, že som ten film tak nezabral, nebol tak prekúr ako úspešný, lebo ty sa vôbec na toho vojačka nepodobáš. Vtedy spotkávam sa s veľkým kultem obrahových poetov, najprv v Poznaniu, potom po Wrocławiu, čiže s veľkým kultem vojačka. Zainteresovalo mne to, zobrám tam jakýs texty ze sobou, po latach, čiže kilka lat temu, znalazłam się w Mikołowie, w rodzinnym mieście Bojaczka. Tam znajduje się muzeum, jego mieszkanie, zresztą w jego rodziców jest wydawnictwo, które wydało właśnie Robin, tak, po polsku to jedną z tych książek, która wędruje między właśnie tłumaczoną przez pana Nasłuchu. A ma dalej zaujmę polską poezję. I oczywiście dalej są zainteresowani słowacką poezją. I oni po latach, jak znowu zajrzałem do tych materiałów, to zobaczyłem, że ta poezja Bojaczka jest bardzo żywa i nie opiera się tylko i wyłącznie na takim romantycznym punkcie młodego poety, który popełnił samobójstwo. Ci sami ludzie zrobili też film o Bojaczku, który był w głównej roli, wystąpił inny poeta i zawsze po drugiej wódce, czy kiedyś po drugiej wódce właśnie mówili, że to jest twoja wina, że ten film nie odniósł takiego sukcesu, bo nie jesteś wystarczająco podobny do Bojaczka. A nie jakieś wspomnienia na Wrocław z tego 70. roku? Jakieś wspomnienia z Wrocławia z tych lat 80. Ano. Prelezli sme nejaké knihkupectvá, antikvariáty, nejaké krčmy, prešli sme cez ten Lidl a bolo to vtedy také ošumelé, ale zdal som to veľmi živé mesto. Mali sme stále pocit, že tu je, to je veľmi, to je hlavné mesto divadla, lebo však myslím, že tá Grotovského línia bola veľmi silná a mal som taký pocit, že to je mesto, do ktorého by som sa rád vrátil. Nemal som tú osobku priamo priateľov. Ale pred pár rokmi som podobne niečo absolvoval, ako je toto čítanie vlastne iné rúdu
A vtedy som bol spolu s jednou polskou mladou súčasnou autorkou a tá mi podrobnejšie stihla ukázať nejaké veci v meste. Takže obsedy mám také pocit, že sa orientujem a stále mám v pamäti Vroclav ako také živé mesto, ktoré má zájem tak ako Krakov, stále. Mám pocit, že by sme mohli aj takéto viacej komunikovať z tých našich končí. No w tych latach 50. oczywiście przeszliśmy przez księgarnie, antykwariaty, przeszliśmy się po rynku, to oczywiście było zupełnie inne miasto w tych latach 80., ale ja je odczuwałam jako bardzo żywe, jako takie bardzo też jako stolice teatru, z tą silną linią grotowskiego. I bardzo chciałam tutaj wrócić i kiedy byłem tutaj pierwszy raz, to była pierwsza edycja festiwalu, jak był, Polska była jeszcze gościem honorowym festiwalu i podróżowałam wtedy z polską autorką, która mi bardzo szczegółowo pokazała rynek i wciąż czuję takie bliskie, bliskie kontakty z tym miastem, wręcz wydaje mi się, że moglibyśmy, tak, podobne wrażenie mam z Wrocławia jak z Krakowa, wydaje mi się, że moglibyśmy w tych naszych okolicach na Słowacji trochę więcej zwrócić uwagę też na Wrocław. Myślę, że już za chwilę będziemy zaczynać następne spotkanie, więc ja bym panu bardzo serdecznie chciała podziękować za to, że mogliśmy się tutaj zobaczyć. Bardzo panu dziękuję, mam nadzieję, że również dla państwa to było interesujące. I zapraszamy na następne spotkanie, na następne spotkania z słowackimi i ze wszystkimi sędziami. Dziękujemy, takie jeszcze raz, tak jak mówię. Iwan Sztyrbka, Peter Repka.